Hej, hej, siemaneczko, witam wszystkich w kolejnym odcinku The Elder Scrolls 4 Oblivion. Kurczę, już mi się tak, jakoś tak w krew mi weszło to, że mówię Morrowind. Nie wiem, cały czas mi się na usta ciśnie, że Morrowind. Cały czas mam sentymenty do Morrowinda, ale lecimy z czwóreczką, czyli Oblivionem, słuchajcie. Jesteśmy w mieście, już zapomniałem tak naprawdę jakim. Jak już wcześniej wspominałem, nie jestem obeznany do końca właśnie z Oblivionem, bo w niego długo nie grałem. I wtedy, kiedy grałem, to nie grałem w niego. Nie przeszedłem całego, o może tak. Jesteśmy w cesarskim mieście dzielnicy handlowej. Okej, ale myślę, że na razie czytałem wasze porady. Dziękuję bardzo serdecznie za te porady jeszcze. Jednak no dzisiaj nie miałem czasu, by sobie trochę poszperać gdzieś tam w internecie, od czego najlepiej zacząć i gdzie najlepiej szukać właśnie pierwszych jakichś questów. Dlatego może pójdziemy sobie... Oj, nie. No tak, przepraszam, nie chciałem tutaj... Przepraszam. Może pójdźmy sobie tam, gdzie nas na razie to wszystko prowadzi, czyli postarajmy się lekko iść głównym wątkiem fabularnym oczywiście, dowiemy się trochę więcej na temat fabuły, a później myślę, będziemy mogli sobie zacząć jakieś zadania, zrobić zadania jakieś poboczne, by sobie naszą postać troszeczkę podlewelować. Mam nadzieję, że to się uda gdzieś w tym kierunku, tak? Mam nadzieję, że to się uda. Mówiliście, że bardzo dużo osób mówiło, że są o wiele ciekawsze zadania poboczne w Oblivionie niż w Skyrimie albo w Morrowindzie, już nie pamiętam, przepraszam. Czytałem bardzo dużo waszych komentarzy, jednak no muszę przeczytać taki komentarz i go wykonać, tak? Czyli szukać jakiegoś zadania, które mi poleciliście, albo danej osoby, z którą warto na samym początku pogadać, porozmawiać. No mówię, troszeczkę muszę mieć też czasu, żeby się przygotować do tego, by na przykład wiedzieć, gdzie iść. Bo tak też w Morrowindzie robiłem. Przed nagraniem sobie sprawdzałem, gdzie na przykład możemy znaleźć dany artefakt, który przyda się naszej postaci, naszej klasie postaci tak naprawdę. Bo mówiliście o tym, że mogę dostać gdzieś darmowego konia, tak? Jakimś tam quest wiąże się z darmowym koniem, na przykład otrzymaniem darmowego konia u jakichś mnichów, z tego co pamiętam. Przepraszam, że nie pamiętam waszych ników. O, stanie pod kasztanem, ale tutaj pewnie musiałbym sobie kupić. Chociaż mam DLC, zbroja dla konia. Słynna zbroja dla konia i pierwsze DLC, jeżeli... Tutaj oczywiście, ups, chyba sobie zrobię kuku? Nie, jednak nie. Jeżeli ktoś pamięta. Tak samo mówiliście o tej Umbrze. To chwilkę rzuciłem okiem właśnie. To jest postać, którą trzeba pokonać, chyba że mieć ten miecz, który podobno jest mieczem najlepszym w grze, albo jednym z najlepszych w grze. Przynajmniej tej klatki mi spadają. Słuchajcie, robię też taki test, dlatego że nagrywam ten gameplay w znaczy z 60 klatkach. Myślę, że ta gra i tak nie jest w stanie, znaczy nie jest w stanie, niby pokazuje mi ponad 60 klatek, chociaż ten klatkarz jest strasznie nierówny, no w tym momencie mam 60 klatek. Ale czasami są właśnie te obsuwy gdzieś tam do 30, to widać, takie skoki bardzo widać. Pewnie jak doczytuje się teren gdzieś tam w oddali, to na pewno. Ale chciałem sprawdzić, czy po prostu YouTube czasem nie będzie w stanie wygenerować lepszej jakości, jeżeli ja mu prześlę plik w 60 klatkach na sekundę. Zobaczycie, dajcie znać w komentarzach, mam nadzieję, że coś tam nowego wymyślimy i na pewno dążę do tego, by to była coraz lepsza jakość, bo nie ukrywajmy, te dwa pierwsze materiały, a zwłaszcza ten drugi, gdzie już wyszliśmy na zewnątrz i jest pełno właśnie takich krzaczków i tak dalej, strasznie psuje tą grafikę. YouTube znaczy się po swoim renderingu kaszani tą grafikę i to jest straszne, to jest naprawdę straszne, bo nie można pokazać w pełni tego, co się widzi, co ja widzę podczas gry. A sobie tutaj tak idę i gadam, tak samo jak Rock ostatnio wrzucił, znaczy wczoraj albo dzisiaj wrzucił odcinek ze Skyrima i no on pewnie, no wiadomo, wie... O kurczę, ja wiem, czego zapomniałem. Cały czas mi się jeszcze klawiszologia trochę miesza. No, co jak co, ale Rock pewnie tam ogarnia te sprawy renderingu i tak dalej o wiele lepiej, a i tak u niego jakoś ten Skyrim nie wyglądał w takiej super ekstra jakości na 60 klatkach i 1080p. No zobaczymy, ja porównam sobie ten drugi odcinek mojego Obliviona do na przykład tego, który prześlę w 60 klatkach. Okej, słuchajcie, na razie nie ma tutaj zbyt wielu przeciwników.
w porównaniu do tego, co wzrósł poziom umiejętności atletyka. Dziękuję bardzo. Na razie w stosunku do tego, co mieliśmy w Morrowindzie, gdzie co chwilę nas atakował jakiś pendrak, jakiś jajokwama. Zwiadowca, to były takie glizdy, to był chyba zwiadowca kwama, tak mi się coś staje, nie? W ogóle swoją drogą chyba pierwszy raz w Oblivionie spotkaliśmy się z takim na przykład koniem, na którego można sobie wejść. Swoją drogą sprawdźmy, jak daleko jesteśmy. Czy ja mogę to oddalić? Dziękuję bardzo. O kurczę, mamy naprawdę długą drogę. I zastanawiam się, czy nie skorzystać z szybkiej podróży, bo jednak już wam tutaj gadam, ale trochę pogadać chciałem, jeżeli bym poszedł i rozmawiał już z jakimś NPC. Wow! Panie! Ja nic panu nie chciałem zrobić, co ty chcesz? Ty! What the fuck? Też wspominaliście o tym, że tu jest taki autoscaling tych postaci, ten na przykład bandyta, jeżeli będziemy mieć dosyć wysoki poziom naszej postaci, to bandyci również będą na wysokim poziomie. A wezmę. Skórzanych spodni może nie będę brał. Co to jest? Czy to jest Khajiit? Drogi, ale 30 aż waży. Cały czas mi się, kurde, myli ta klawiszologia. Strasznie mnie to irytuje. Czy to był Khajiit? To był chyba Khajiit. Dziwne. No nic. I mówiliście o tym, że jeżeli wziąłem akrobatykę, atletykę do tych umiejętności głównych, to będę szybko levelował. I no, jednak ci bandyci wszyscy będą levelować razem ze mną. Dobra, trochę się pomieszałem. Mogłem wziąć sobie jednak jakiegoś konia, albo jednak zaraz zobaczę, co tam jest na górze. I się zdecydujemy, czy zrobić sobie szybką podróż, czy nie. Mogę sobie to wziąć, nie znajdujesz nic przydatnego. Okej. Także mówię, no... Wykrakałem chyba, że nie ma tutaj żadnych przeciwników w pobliżu. Co? Tego nic nie weźmiemy? Wykrakałem chyba, że nie ma nic w pobliżu. I nagle na jakiś bandyta nam się tutaj objawił. I przeczytałem dokładnie, jak on się nazywał, kim był. Czy to był zwykły bandyta po prostu? Coś nas atakuje. A kim ty jesteś, kolego? Wilk. Mam strasznie szybki atak. To mi się podoba. 10 aż kosztuje i 1 waży wilcza skóra. No ładnie. Chcę sobie przypomnieć, czy w Morrowindzie były wilki. Nie spotkałem się chyba w Morrowindzie z jakimiś stworzeniami, które mogłyby być w rzeczywistości u nas. Tam były te wszystkie koguty, ogary i tak dalej. Ale na przykład takich jak, nie wiem, psy, koty, wilki, gdzie w prawdziwym świecie u nas występują, no to tam w Morrowindzie nie występowały. O, na przykład taka sarenka tutaj sobie, Bambi sobie biegnie. No to niech sobie biegnie. Wiecie co? Korci mnie, żeby ten fort sobie tutaj poeksplorować, ale może na razie nie. Jezus, ale się wystraszyłem tego typa. Rozbójnik. Nie, zabierz mi je, jeśli potrafisz. Błagam, nie mam pieniędzy. Rozbójnik, tak? Khajiit. Patrzcie, jak mu z oczu źle patrzy. No i się nie dziwię, że oni brali ich jako niewolników. Jeżeli sobie tak dworują i napadają bezbronnych ludzi, chociaż ja taki bezbronny nie jestem, także... pójdziemy w ściemę. That's fine. This one will kill you for free. No podejdź. Podejdź do płota, jak ja podchodzę, stary. O! Mocno. A ty. Odbicie bloku i stary giniesz. I kto jest górą? Drugi Khajiit jest zabity, bo jest pałką. Żelazny młot. Niestety, jak podniosłem ten żelazny młot już drugi, to nie jestem w stanie się poruszać, bo aż mam 12
aż za dużo 12 niosę i tak się zastanawiam, kurczę, co by tutaj sobie wyrzucić, co by mogło mnie sporo odciążyć, a mało waży. No myślę, że to wywalimy. Co możemy jeszcze wywalić? Niedźwiedzia skóra jest... Nie, to tego nie wywalamy. Miotły wywalmy, bo to nic nie... O Boziu. Ale tutaj mam syf, jak za przeproszeniem. Żelazne klucze to nie ważą. To nie. Mięso kraba. Zastanawiam się, czy takie rzeczy wyrzucać, czy one będą nam gdzieś tam przydatne na przykład, nie? Bo one i tak mało ważą, więc... Czosnek. Odporność na choroby. O, to ciekawe. No ale nadal... Nie, trzy potrzebuję jeszcze wyrzucić, więc wyrzućmy może jakąś... Jakieś na przykład płócienne spodnie sobie wyrzućmy. Jakieś futrzane buty jedne, drugie i trzecie. I myślę, że w tym momencie jesteśmy good to go. Jesteśmy na styknie. Dwa aż mamy zapasu, więc okej. Okay. Może żeby kurde się nie... Żeby się jakoś tutaj bardzo... Nie w tarapaty nie wplątać, to może wybierzmy sobie jednak tą szybką podróż. Jesteśmy niby w połowie. Chociaż kurczę, z drugiej strony. Ahoj, przygodo! Idę z kurde z podniesionym mieczem, niech mi tylko ktoś wyskoczy. Jestem tutaj, by was pobić. Gdzieś paproci są. Kurczę, nie zdążyłem przeczytać, a tak szybko to znika. Ej, nie zauważyłem żadnych mi przyjaznych postaci z Morrowinda. Co to za ścina była brzydka, nieładna. O, przy okazji, jak tak sobie chodzimy... Kapelusz muchomora czerwonego. Przy okazji, jak tak sobie chodzimy, to odkrywamy niektóre miejsca. To jest ciekawe. Kurczę, mogłem zainstalować grę ze Steama, bo instalowałem z tej antologii The Elder Scrolls. Farma Odila. Okej. Okay. A może Farma Odila sobie zostawimy i pójdziemy dalej. Instalowałem właśnie The Elder Scrolls Oblivion z tej antologii, dlatego ona nie była połączona ze Steamem, ale chyba na Steamie... Nie pamiętam, czy Obliviona mam. Też, czy nie. O, widzę jakiś fort, bądź coś w ten deseń. Nie wiem, czy gra czasami tak przycina ze względu na to, że zainstalowałem ten patch, czy nie. W ogóle swoją drogą, czy ja mam pochodnie w tym momencie? Bo wypadałoby zapalić jakąś pochodnię, bo też zwróciliście mi na to uwagę, że no w takich ciemnych lokacjach mało co widać. Będę musiał taką jedną pochodnię zawsze ze sobą nosić. Właśnie na wypadek taki, jeżeli byśmy znaleźli się w obszarach, gdzie jest bardzo, bardzo ciemno, bądź chodzili po nocy. Co my odnaleźliśmy? Jestem w opactwie Waynon. Teraz muszę zanieść... Joffrey, amulet królów. Aha, czyli to tutaj. Jesteśmy już w tym opactwie? Tak, jesteśmy już w tym opactwie. Okej. Okej. Może tak, żeby nie wejść tam z podniesioną bronią. Jeszcze się ty uleczę. Ile mogę. Oczywiście jakimś tam wybitnym czarodziejem to ja nie jestem. Jak widzicie, już mało many. Mało mamy. I teraz tak. Jeszcze sobie sprawdźmy, czy czasem czegoś nie możemy tutaj zajumać. Myślę, że nie. Wchodźmy do środka i szukajmy tego całego Joffrey. Joffrey. Jak zwał, tak zwał. Czy ty jesteś Joffrey? Can I help you? Opat. Maborel. Ładnie wyglądasz, stary, z tym takim tupecikiem, znaczy wygoloną glacą u góry. Strasznie mnie to irytowało, jak tak się ci brać. Opaci? Czy... No nie wiem. Moje sprawy to wyłącznie mój interes. Muszę porozmawiać z Joffrey, a powiemy. He's upstairs. Go ahead. Aha, no dziękuję bardzo. Nie będę tutaj oczywiście nikogo... Juma nie śpi te sprawy. O. Ciekawe, czy ja mogę to przeczytać, ale niekoniecznie brać ze sobą. Muszę to kiedyś sprawdzić, ale to może później. Czy ty jesteś Joffrey? Ty jesteś Joffrey i z tobą mam do pogadania, stary. I'm brother Joffrey. What do you want? Przynoszę ci amulet królów. Cesarz kazał mi się odszukać. O, może najpierw tak zacznijmy. Emperor Uriel? Do you know something about his death? No, byłem przy tym w sumie. You'd better explain yourself.
now. You brought me the Amulet of Kings? This cannot be. Let me see it. By the Nine, this is the Amulet of Kings. Who are you? How did you get this? What do you know of the Emperor's death? Powtórz ostatnie słowa cesarza. Fajna muzyka tam w tle. Mam nadzieję, że jej tak bardzo nie wyciszyłem. As unlikely as your story sounds, I believe you. Only the strange destiny of Uriel Septim could have brought you to me carrying the Amulet of Kings. Kto to jest książę zniszczenia? Zamknąć paszczą otchłani. Może najpierw zapytajmy o księcia zniszczenia. The prince of destruction he referred to is none other than Maerun's Dagon, one of the lords of the demonic world of Oblivion. The emperor's words, close shut the jaws of Oblivion, certainly suggest that he perceived some threat from Oblivion. But all the scholars agree that the mortal world is protected from the Daedra of Oblivion by magical barriers. Jak zatem otchłań może nam zagrażać? I'm not sure. Only the emperors truly understand the meaning behind the rituals of coronation. The Amulet of Kings is ancient. Saint Alicia herself received it from the gods. It is a holy relic of great power. When an emperor is crowned, he uses the amulet to light the dragon fires at the Temple of the One in the Imperial City. With the emperor dead and no new heir crowned, the dragon fires in the temple will be dark. For the first time in centuries. It may be that the dragonfires protected us from a threat that only the emperor was aware of. Cesarz kazał mi odszukać syna. I am one of the few who know of his existence. O, proszę. Many years ago I served as captain of Uriel's bodyguards, the Blades. One night Uriel called me into his private chambers. A baby boy lay sleeping in a basket. Uriel told me to deliver him somewhere safe. He never told me anything else about the baby, but I knew it was his son. From time to time, he would ask about the child's progress. Now it seems that this illegitimate son is the heir to the Septim throne, if he yet lives. No ale gdzie go znajdę? Jak cesarz się pytał ciebie co jakiś czas, czy ma się dobrze, to pewnie musisz mieć z nim kontakt, albo wiesz, gdzie jest. His name is Martin. He serves Akatosh in the chapel in the city of Kvatch, south of here. You must go to Kvatch and find him at once. If the enemy is aware of his existence, as seems likely, he is in terrible danger. And please, let me know if there's anything you need. My resources here are limited, but I will help in any way I can. Nowe szczegóły zadania, dostarcz amulet, dodano zadanie odszukaj spadkobiercę. Czyli pewnie musimy się wrócić, nie? Bo to było tamto chyba miasto. O kurczę, ale mamy z tobą do pogadania, stary. It will be safest here with me. When you return with Martin, we will figure out our next move. Baurus? A kim jest Baurus cały? One of the youngest blades ever to serve in the Emperor's personal guard. I am glad to hear that he survived, but I fear he will take the Emperor's death particularly hard. Bractwo Ostrzy. Yes. No ale o Bractwie Ostrzy razem raczej... I am the Grand Master of the Blades. We serve the Emperor and the Septim bloodline. Talos is our patron. You wonder to find me here? Discretion is our watchword. Only a few of us have the honor to serve publicly in the Imperial Guard. Martin! He is a priest in the chapel of Akatosh in Kvatch. He never knew that he was Uriel Septim's son. You need to find him at once and bring him safely back here. Meruz Dagon, właśnie, o tym najlepiej tutaj pogadać. Daedra, prince of destruction, an inveterate foe of all mortal races. He was involved with Jaeger Thahn's plot against the Empire years ago. It doesn't surprise me to find his hand in the current calamity. Rada Starszych. The Elder Council rules in the Emperor's absence by ancient tradition. Chancellor Akato heads the Elder Council, and is the closest thing the Empire has to a leader right now. But the Blades answer only to the Emperor, of course. We are not an arm of the government. Panie, bo zauważyłem, że na przykład w przypadku Morrowinda, to jak człowiek się o coś zapytał, to po prostu odpowiedź była taka, nie? I trzeba było czytać. A tutaj, kurde,
Przynajmniej ten typek odpowiada zwięźle i na temat, nie? The coronation of each new emperor is sealed when he uses the amulet of kings to light the dragon fires in the temple of the One. The dragon fires of Akatosh remain lit until the death of the emperor. His successor then lights them anew upon ascending to the throne. With Emperor Uriel dead and no successor crowned, the temple of the One will be dark for the first time in centuries. Okej, okay, no i ostatni pomoc. Co możesz mi dać? In my chest to resupply traveling blades. Help yourself to whatever you need. Okej, okay, dziękuję bardzo. W której skrzyni? W tej skrzyni? A, otworzyłeś. Dziękuję bardzo. Co mi tutaj możesz dać? Stalowa strzała. Kurczę, tylko że tak, ty masz tutaj fajne rzeczy. A zastanawiam się, skórzany kirys, ale to jest lekkie wszystko, nie? Żelazny kirys, bardzo ciężki z kolei. Dużo miksturek, to sobie wezmę. Porażenie również sobie wezmę, jeśli pozwolisz. Ciężki pancerz. Też mogę sobie wziąć, zaraz sobie zobaczymy, jak to się ma w stosunku do tego, co... No oczywiście, że postać przeciążona, a jak żeby inaczej z takim obciążeniem, to nie ma się co dziwić. Ostrza, broń dwuręczna, ostrza, broń jednoręczna. Kurczę, nie wiem, czy to jest sens tego używać, całego wielkiego claymora, zamiast stalowego miecza i tarczy, no bo jednak z tym trochę lepiej mi się chyba chodzi. To też jest broń obuchowa jednoręczna, stalowy topór wojenny, ale jest słabsza z kolei. Żelazny długi miecz, 4. Broń jednoręczna, stalowy krótki miecz. Nie. Buty, futrzany kirys, kirys ze skóry, ble, ble, ble. Zardzewiały z kirys, że... O proszę, tutaj chyba będziemy mieć troszeczkę lepsze, czy nie? Lepsza wartość, ale pancerz ten sam, kurczę. No ale się przebierzemy w te lepsze, a nie zardzewiałe rzeczy, co? Tak mi się zdaje, że będzie troszeczkę lepiej. Nie ma oczywiście żadnego hełmu lepszego. Dobra, musimy sobie w takim razie odłożyć teraz te rzeczy, bo ja bym chciał sobie zrzucić coś, co pomogło mnie, co mnie naprawdę obciąża. I tutaj sobie zostawimy te rzeczy na przykład takie, prawda? Myślę, że po to możemy spokojnie później wrócić bez większego problemu. Nadal jestem bardzo obciążony. Myślę, że mogę zostawić sobie na przykład takie claymory, co? No, niech będzie i później przyjdę po resztę, żeby to wszystko posprzedać. Mam nadzieję, że nie obrazisz się, że tutaj przyjdę później i będę sobie jeszcze gmerał, nie? No, no to dzięki w takim razie i lecę. No już słychać, kurde, że nasza postać tak mocno stąpa po tej ziemi. Bardzo mi się to podoba, bo jednak będziemy takim ciężkim wojem. No to w takim razie sprawdźmy, gdzie mamy tego kwacz lecieć, tak? To sobie sprawdźmy i ten kwacz zaraz. A tu jest! Ola Boga! Ale nas czeka wyprawa! Ewentualnie moglibyśmy się przenieść. Udaj się do kwacz. To jest, kurczę, trochę dziwne. Jednak... Mamy tutaj parę rzeczy odsłoniętych i po tej mapie możemy się swobodnie poruszać. Mnie dziwi. To mnie naprawdę dziwi. Bo jednak, no, miał cały smaczek był w tym, że mogliśmy się przemieszczać, wiecie, jakimś łazikiem, jakimś statkiem i odkrywać te nowe miejsca. A tutaj mamy już niektóre miejsca odkryte. I zastanawiam się, czy jest sens tam się teleportować. No ale okej, skorzystajmy w takim razie z tej szybkiej podróży, zobaczymy, jak szybko i czy w ogóle, o właśnie, ciekawe mi jeszcze jedno, czy jak korzystam z szybkiej podróży, to się czy się zmieni? Nie, nie zmieni się. O, ktoś do mnie Come chyba... on, run while there's still time. The guard still holds the road, but it's only a matter of time before they're overwhelmed. Swojego nawet ładny ork, wręcz bym powiedział. God's blood. You don't know, do you? Nope. Deidre overran Kvatch last night. There were glowing portals outside the walls. Gates to oblivion itself. There was a huge creature, something out of a nightmare, came right over the walls, blasting fire that swarmed around it, killing. Go and see for yourself.
Kvatch is a smoking ruin. We're all that's left, do you understand me? Everyone else is dead. It was Savli and Matthias. Some of the other guards helped some of us escape. They cut their way out, right through the city gates. Savlian says they can hold the road. No, no, I don't believe him. Nothing can stop them. If you'd seen it, you'd know. I'm getting out of here before it's too late. They'll be here any minute, I'm telling you. Run while you can. Okej, okej. A jestem w stanie... Do mych uszu dotarła pogłoska, że na małej wyspie w Zatoce Niben pojawiły się dziwne drzwi. Muszę to zbadać. Dlaczego tak ci doszło? Ej, wiecie co? Mam nadzieję, że nic się nie stanie, jak sobie trochę poczekam, ale jest strasznie ciemno i nie chciałbym, żebyście na tym stracili. Także sobie poczekam, mam nadzieję, że nic się nie stanie. Poczekam sobie do rana. Teraz myślę, że tego kwacz całego będę mógł sobie lecieć. A przynajmniej sprawdzić, co tam się dzieje. To jest w tamtym kierunku. Ja chyba pamiętam. Ja chyba to pamiętam. Czyli jednak potwory z otchłani. Hope is gone. The Imperial line is dead. Jak to? The covenant is broken. The enemy has won. Jak Martin? The priest. I don't think he made it out of the city. Very few of us did. But Savli and Matthias might know more. He's in charge of the city guard that are defending the camp. No to mamy przesrane. Jeżeli nie ma następcy tronu, to bardzo możliwe, że nasi wrogowie będą się cały czas przedostawać przez wrota otchłani. Things go from bad to worse nowadays. Priests murdered on the chapel altar. What next? Pielgrzymka dodali nam zadanie, tak? Lord Dagon is the enemy. He is the prince of destruction and the Daedra are his servants. The chapel is cast down, and the faithful, my friends, all dead. The enemy has won, and we are destroyed. Czyli tak zwany game over, tak? The Imperial line is dead, and the gods have forsaken us. Where is our blessing? Where is our protection? Where are our gods? The enemy triumphs, and we die alone. Dokładnie. Trzeba było uwierzyć tym wszystkim bóstwom waszym? No, teraz macie, odwrócili się od was. I kurde, nic nie będziecie mieć. You'll find him at the barricade at the top of the road. He's still trying to hold what's left of the guard together. Trzeba było się zbroić. Leave me alone. Zostaw mnie w spokoju. No, stary, zostawiam cię w spokoju, ja tu przyszedłem wam pomóc. Ja wiem, że ja tutaj dużo nie mogę, bo nie jestem jeszcze takim wielkim wojownikiem. Ale też nie jestem takim słabiakiem kapłanem jak ty. Ty mogę się tutaj bić. Cyk, 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 cyk. No i swoją drogą mam bardzo dużo wytrzymałości. Zobaczcie. Biję tym mieczem. I kurczę. No nie ubywa nam tak szybko tej wytrzymałości, tego zielonego paska w lewym dolnym rogu. I równie dobrze on się bardzo szybko regeneruje podczas tego, jak ja i tak biegam. Jak stanę, to oczywiście o wiele szybciej, ale jednak no bardzo szybko on się regeneruje. Fajnie. Dobra. No to widzimy wrota otchłani. I chyba na tym... Przepraszam, nie chciał... No chyba sobie jaja robisz. No, to nie mnie. Okej. Okay. O, proszę, proszę. Czemu mnie atakujecie? Ziomy? Co jest? Ja wam nic nie robię. Młokos jeden, młokos drugi. Wychodzi coraz więcej tych młokosów. Znaleziono nowe miejsce, brama do otchłani. Z młokosa nic nie wyciągniemy i bardzo... Nie, to jest mały diablik tu się nazywa. No proszę. Dobra, odejdę sobie od nich. Z tego względu, żeby z nami nie pogadali. Dlatego, że pogadamy sobie z nimi i spróbujemy się dowiedzieć, gdzie jest Martin w następnym odcinku. I z taką lekką dozą niepewności, co tutaj się wydarzyło. Zostawiam was. I zapraszam na kolejny odcinek. Jeżeli ten wam się podobał, to zostawcie łapę w górę oraz zostawcie komentarz. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć!